Przed momentem zakończyło się zaległe spotkanie 9. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy między Podbeskidziem Bielsko-Biała a Zagłębiem Lubin i zapraszam teraz wszystkich do podsumowania tego meczu. Okej, na samym starcie muszę Wam się do czegoś przyznać. Może jest to trochę dziwne hobby, dziwny sposób spędzania czasu, natomiast ja lubię w tym sezonie oglądać Podbeskidzie w Ekstraklasie. Dlaczego? Na pewno nie dla poziomu piłkarskiego, ponieważ ten jest tak średnio słaby, co pokazuje tabela Ekstraklasy. Natomiast w meczach Podbeskidzia pada bardzo dużo bramek. Do tego spotkania, czyli 9 meczów rozegranych przez Podbeskidzie, w tych 9 meczach mieliśmy 32 gole. Dzisiaj mieliśmy wynik 2-1 dla Podbeskidzia Bielsko-Biała, więc tych goli dodatkowo mamy 3, więc mamy 35 goli w 10 meczach Ekstraklasy. To daje 3,5 gola na mecz. To jest wspaniałe. No i oczywiście, ja nie mówię, że spodziewałem się tego, że to spotkanie będzie jakieś cudownej urody, no bo się nie spodziewałem. Raczej dostałem to, co chciałem, nawet dostałem to, co chciałem z nawiązką, ponieważ mieliśmy kiks bramkarza Zagłębia Lubin przy drugiej bramce Podbeskidzia. Natomiast za chwilę do tego przejdziemy. Jeszcze zanim zaczniemy tutaj takie szczegółowe omawianie, zachęcam Was do podzielenia się własną opinią na temat tego meczu w komentarzu i zaczynajmy. Spojrzałem sobie w tabelę przed tym meczem i Podbeskidzie Bielsko-Biała przed tym spotkaniem zajmowało 15 miejsce ex aequo ze Stalą Mielec. Mieli tyle samo punktów, bo 6 i ten sam bilans bramkowy w ogóle, 10 bramek strzelonych, 22 stracone. Natomiast Zagłębie Lubin było 6 z 15 punktami. Natomiast no trochę ta tabela ogólna zakrzywia rzeczywistość, ponieważ jeśli spojrzymy na tabelę meczów wyjazdowych z Zagłębia, no to Zagłębie zajmowało przed tym spotkaniem 12 miejsce z bilansem 1-0-2. Jedno zwycięstwo, dwie porażki i bilansem bramkowym 3-4. Dość przeciętny wynik, wręcz bym powiedział trochę słaby. Natomiast Podbeskidzie u siebie jest lepszym zespołem niż na wyjeździe, ponieważ zajmuje 12 miejsce z bilansem 1-1-2, czyli jedno zwycięstwo, remis i dwie porażki, a bilans bramkowy to 5-8. Więc ja bym na to spoglądał w taki sposób, że spotkało się dzisiaj Podbeskidzie, które zajmuje, grając u siebie, 12 miejsce z Zagłębiem, które na wyjeździe też zajmuje 12 miejsce, także mecz jak najbardziej wyrównany. I tak jak powiedziałem, to spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1. Bramki w tym spotkaniu strzelali dla Podbeskidzia Marzec oraz Ubik, a dla Zagłębia Lubin Rok Shirk. Ale zacznijmy od pierwszej połowy. Pierwsza połowa, tak jak całe spotkanie, była dość wyrównana. Poziom nie był zbyt wygórowany tego spotkania, chodzi mi o poziom techniczny. Mało strzałów, dużo niedokładności, takiego grania w środku pola. Dwie ważne sytuacje w tej pierwszej połowie miały miejsce, czyli faul w polu karnym Lubomira Guldana na sitku. No, obejrzyjcie sobie tą sytuację, jeśli chcecie. Został kopnięty w brzuch z kolana. Mieliśmy rzut karny, do którego podszedł Sierpina i w ogóle przy tym rzucie karnym Sierpina, gdy miał zbliżenie przed oddaniem strzału na swoją twarz, no to cały czas pluł. Jak pamiętam, jak Boruc w meczu Polska-Irlandia kiedyś, jak Rzewłaków, nomen omen, który dzisiaj komentował to spotkanie w Kanale Plus, podał mu i strzelił samobuja i ten nie trafił, pamiętam, przy wybitce, no to też dużo pluł, chyba ze stresu. I Sierpina przed rzutem karnym też się chyba dość mocno stresował, bo mega dużo pluł. Zwróciłem na to uwagę i przestrzelił. To jest jedna właśnie ważna sytuacja. A druga, no to gol Marca z 23 minuty. Pozycja dla Marca całkiem okej, bo był to około 5 metr. Nie został też do końca pokryty przez Chodynę z Zagłębia Lubin, który mimo tego zagrał dzisiaj całkiem spoko zawody, tak jak w poprzednim meczu Zagłębia ze Stalą Mielec, bo tam nawet wpisał się na listę strzelców. Tak tutaj go nie upilnował. Mieliśmy 1-0 dla Podbeskidzia, które było jak najbardziej zasłużonym wynikiem. I to były te dwie takie kluczowe sytuacje z tej pierwszej połówki. Natomiast druga połowa wyglądała kompletnie tak samo, ponieważ w 68 minucie mieliśmy tak naprawdę pierwsze gry zagrożenie w tej połowie. To był strzał Filipa Starzyńskiego w jednego z obrońców Podbeskidzia Bielsko-Biała po podaniu Chodyny. No kurde, no to było bardzo wymowne. Gol na 1-1 padł w 71 minucie i był to gol Roka Shirka, który no, nie grzeszy
bramkami w tym sezonie, tak jak i w poprzednim. I w tamtą akcję rozpoczął właśnie Chodyna, który, tak jak wcześniej mówiłem, grał fajnie w tym meczu, jak i poprzednim. Natomiast to, co wydarzyło się w 75. minucie, już jest takie dość wymowne dla tego spotkania, ponieważ kilka sekund przed tą sytuacją wszedł na boisko Desley Ubik, w ogóle zawodnik, o którym wcześniej zbyt dużo nie słyszałem, ale który już miał kilka meczów w tym sezonie rozegranych pod Beskidziu. Wszedł i z bramkarz Zagłębia Lubin wypuścił sobie za mocno piłkę do przodu, znaczy odskoczyła mu, i Desley Ubik podbiegł i tą piłkę zgarnął na pustą bramkę. I to był kluczowy moment tego spotkania. Po tamtej akcji praktycznie Zagłębie już nie... No to jest taki cios. No, zespół się stara. No, przez 71 minut się stara. W 71 minucie strzela bramkę wyrównującą w końcu. I Zagłębie tak naprawdę miało szansę wówczas na strzelenie bramki na 2-1 dla siebie. I w 75 minucie tracisz takiego gola, no to można się podłamać, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast jeśli chodzi o Podbeskidzie Bielecko-Biała, no to na pewno szacunek za to, że udało im się dowieść ten wynik do końca, bo przykleiła się już do Podbeskidzia taka łatka, że tracą oni dużo bramek w tych meczach. No nawet nie łatka, tylko statystyka, no to też tutaj mi błąd. I że w tym meczu udało im się dociągnąć to zwycięstwo tylko z jednym golem straconym i ostatnio w Szczecinie z Pogonią też ten wynik nie był najgorszy i sama gra nie była najgorsza, więc jest ten progres, w końcu są zwycięstwa i wydaje mi się, że może być już tylko lepiej w Podbeskidziu. Sprawdźmy sobie teraz tabelę Ekstraklasy po tym spotkaniu. Jeśli chodzi o Podbeskidzie, no to widzę, że wskoczyło z miejsca 15 na miejsce 14, przeskoczyło Piasta Gliwice i ma 9 punktów w tabeli po 10 meczach. To jest na pewno duża dawka optymizmu dla Bielszczan, a jeśli chodzi o Zagłębie Lubin, no to tu się nic nie zmienia. No nic się nie zmienia chyba. Szóste miejsce, 15 punktów po 10 meczach. No i powiem szczerze, że po tym meczu no nie spodziewałbym się, że Zagłębie, jeśli bym nie znał oczywiście wcześniej sytuacji w tabeli, no to bym się zdziwił, że Zagłębie jest tak wysoko. Natomiast to, no ten błąd Chładuna dzisiaj też był dość wymowny dla tego spotkania. Przejdźmy do plusów zawodników. Jeśli chodzi o Podbeskidzie Bielsko-Biała, no to na pewno wyróżniłbym Marca Zagola oraz Ubinka oraz Sitka. A jeśli chodzi o Zagłębie Lubin, to też mieliśmy zawodników, którzy się popisali na plus: Chodyna, Drazić oraz Shirk. Jeśli kogoś pominąłem, no to zapraszam do podzielenia się tym w komentarzu pod tym filmem, a ja się z wami żegnam.